Oto moja babcia. Nie brała udziału w powstaniach, nie pełniła żadnej funkcji politycznej, ani nie ratowała świata. Więc dlaczego o niej mówię? Ponieważ żyła w trudnych czasach ciągłych konfliktów i zmian ustrojowych. To nie będzie opowieść o nieznanej bohaterce, która przysłużyła się narodowi. To historia mojej babci, babci Marysi, która żyje prosto, bez zbędnych ozdobników, lecz nad wyraz uczciwie i zawsze z podniesioną hardo głową. Opowiada mi o wojnie oczyma prostego człowieka, mieszkańca wioski, a właściwie jeszcze dziecka. Opisuje swoje życie, jego zarówno bolesne, jak i radosne momenty. Dzieli się emocjami. Posłuchajcie. Babciu, gdzie się urodziłaś? Urodziłam się w Krasnopolu w roku 1936. No, byłam tam dłuższy czas, mieszkali. A Krasnopol jest położony w jakiej części Polski? W Suwalszczyźnie. Czy twoi rodzice też stamtąd pochodzą? Tak, tak samo, z Krasnopola. W Krasnopolu urodzone byli, wychowane. Suwalszczyzna była nazwana stare tereny, bo jak tu były odzyskane, ziemie odzyskane. Tu, czyli gdzie? Jak? Tu, czyli gdzie? Tutaj, gdzie teraz mieszkam, w Baniach Mazurskich, to jako ziemie odzyskane. A tam stare tereny. Babciu, gdy rozpoczęła się wojna, byłaś małą dziewczynką. Czy zapamiętałaś coś z tego okresu? Podczas wojny zapamiętałam to, jak siedziałam na tratwie w jeziorze. Na jeziorze tratwa była zbudowana taka z belek, taki gruby belek. Przykuta była do słupów, tak żeby się nie ruszała. I była gęsta trzcina taka, że niewidocznie tam było. Dwa tygodnie na tym jeziorze byli, siedzieli, mieli chlebek suszony w workach. Ale byliście tam, żeby ukrywać się przed Niemcami? Tak, byli tam, siedzieli, aby nas Niemcy nie, po prostu nie zabili, bo bomby padały pod dom sam, także musieli być resztę wszystko w wykopanym takim dole, siedzieli rodziny i dużo było w tym dole, siedziało malutkich dzieci różnych i nawet głód cierpieli, bo wyjść nie można było po żywność. Z samolotów ładowali bombami, miny różne rwali, rzucali. Koni zabijali także. Do jeziora też miny rzucali. Czyli ludność wiejska też jakby nie miała pożywienia, tak? Tak, że pożywienia nie mieli, głodowali po prostu podczas tej wojny. I kiedy już powstała ta wojna, to nie można było przejść po prostu, wyjść z mieszkania, bo smród był taki, bo ryby pozabijane były od tych min, brzegi były zawalone rybami, także musieli każdy brać wiązkę piołunu pod nos i z tym wychodzić, bo nie można było oddychać po prostu. Babciu, twój brat został zabrany na roboty. Jak do tego doszło? Czy opowiadał o tym po powrocie? Kiedy mieli zabrać do pracy, do roboty Niemcy, to co robili ludzie, nie tylko my, ale wszystkie, parzyli pokrzywami tych dzieci po prostu, bo 15, jak dla mojego brata to 15 rok wszedł wtedy. Parzyli pokrzywami, on prosił, żeby wyparzyć pokrzywami, to może mnie nie zabiorą. I do pieca, nagrzanego, gorącego pieca, potem na nago, żeby te pęchrze, żeby dłużej trzymały. Bąble. Bo u kogo te pęchrze, te bąble były, to odrzucali ich z powrotem. Bo myśleli, że są chorzy, tak? Tak. Myśleli, że taka choroba, śwież czy co. No i on biedny tak cierpiał i na darmo. Jemu zginęły, a komu nie zginęły, to do domu wrócili, a jemu zginęły. Tylko darmo cierpiał, bo
Było straszne cierpienie i my razem z nim cierpieli, patrząc na niego. A i potem jeszcze co 3 lata to nie mieli wiadomości. Tato mój też był w niewoli. Długi czas, to jak kiedy on był zabrany, to ja tego nie pamiętam. Tylko tyle, kiedy już wracał. Mama mówi, dziadki, nie mówiła dzieci, to nazywała dziadki. Wyleccie na dwór, mówi wasz tato, jedzie, będzie taki jechał, czerwony, długi samochód. Zobaczycie, że to on. Weźcie, wyleccie. I wylecieli my wszystkie. Patrzymy akurat, bo było z podwórka widać. I ten samochód zobaczyli, za chwilę przyjechał wtedy tato. Tyle radości było, tyle. I opowiadał, jak z głodu tam szmaty już w końcu jedli, gryźli. Bubierki to od kartofli takie surowe, to jest brudne ze wszystkich. Jeden drugiego zabijali już za to jedzenie takie. Nawet, bo każdy chciał żyć, ale niestety, które słaby to umierali, a które jeszcze wytrzymali to wrócili. Potem wielki głód cierpieli znowu, bo po wojnie przechodził front, to zniszczyli wszystko, ziemniaki wszystkie powyrywali, jeszcze tam w korzeniu nic nie było, żadne kartofelki powyrywali, ruskie wojsko, wszystko wyrwali, powyrzucali, nic nie było, kartofli, a gdzie zboże było zwiezione do stodoły, to wprowadzili koni, to tylko obornik się zrobił ze zboża. I ni chleba nie było, ni kartofli, ni ziemniaków, niczego nie było. Niewątpliwie ludzie z tamtego okresu wiele przeszli. Ale babciu, byłaś wtedy dzieckiem. Na pewno interesowały cię zabawy. Jak spędzaliście wtedy wolny czas? Wolnego czasu to mało mieli, ale mieli takie chałupki puste. Chłopcy grzebieni mieli papierek na grzebień, grali. A my mieli takie klumpiki, co dobrze dzwonili, stukali i tańczyli, mało tej chałupki nie rozwalili. Czyli dzieci były bardzo pomysłowe. Dawniej ludzie byli też bardziej religijni, szukali wsparcia w Bogu. Jak wyglądały wasze niedziele, dni świąteczne? Naprawdę te święto, żeby to było święto i takim odpoczynkiem. Się zbierali sąsiadki. Starsze kobiety, co rozmawiali na podwórku, na trawce. Czy nie było mowy o żadnej pracy? A nie, nawet nie wspominali o żadnej pracy, tylko w ogóle szanowali po prostu święto. Bardzo szanowali. Niedzielę, a śroczne święto to już naprawdę. W ogóle niedziela to była niedziela. Tam nikt nie wziął ani nożyczek, ani tam cegło do rąk, bo to było naprawdę święto. Kiedy przyszła Wigilia, to szykowali do stołu to różne potrawy, ale 12 potraw to musiało być. Co kto nie miał, to szedł do sąsiadów, pytał się, czy mają, czy nie mają. Jak mieli, to dali, a oni, co my mieli, to dali tak na zamian, aby zrobić te 12 potrawy. A i święta, no to się cieszyli. Świętami, bo mięsa można było się zjeść. Mama gotowała taki całe, to jest kąpiak, kiedy się nazywali, szynkie. Całe szynki, nie krojone, nic. Stawiała na stół i kto ile chciał, kroił z chrzanem. To tak na zimno i to tak smakowało. Zresztą w roku raz dobrze człowiek się najadł tego mięsa, bo teraz to nie brakuje. Także święta były zawsze wesołe, bo każdy wiedział, że coś smacznego zje i te dzieci to tak pracowali i się cieszyli, że jutro będą dobrze jedli, zjedzą. No to jeden przez drugiego tak nie było ciężko pracować, bo z radością robili, żeby to pięknie wyglądało. Podwórko było wysypane jak na wiosnę czy na lato, to piaskiem żółtym wysypane, czyściutko, żeby było. A już na Wielkanoc, to też już na Wielkanoc, Wielkie Sobotę, to już po południu to już było święto. Obruskiem zasłany stół i już można było jajeczko zjeść, tutaj już pozwolili. Także już zaczęli świętować. No i malowali wtedy jajka już po południu.
woskiem pięknie umalowane, na święta, żeby było wszystko malowane i dzieciom, żeby nie brakowało tych malowanych jajek. A lujniki chodzili jeszcze wieczorem po oknami, jak to kto, pięknie kto? Było, śpiewali. Aleluja śpiewali pięknie. I to kawalery, panienki już takie. Na Wielkanoc, tak? Na Wielkanoc, na drugi dzień świąt. Pięknie to było, naprawdę. Tak budzili ze snu, nieraz się spało, a to budzili. I zbierali jajka, co kto dał, pieniędzy, czy tam jajka. To tak jak teraz kołożnice. Budzili takim wielkim. A to, potem gościnę robili. To tak jak teraz kolędnicy, tak? No czy, podobnie. A kiedyś też byli kolędnicy, czy też, czy tylko ci alelujnicy? No po kolędzie, to tak kolędniki jakby to mówię. To po ale to było na Wielkanoc, tak? Tak, na Wielkanoc. A na Boże Narodzenie ktoś chodził, czy nie? Na Boże Narodzenie to coś to było, już nie pamiętam. Król Herod był. Co, a już zielone świątki przyszli. To już pięknie wystrojone te mieszkania zielenią. Zapach, jak się weszło na Boże, to zapach, ta woń taka piękna, wiosenna. Zielone ściany były. A teraz to nic nie ma, żadnej gałązki tam nikt. Chyba nie, może w kościele najbliżej. A tak w mieszkaniach nie ma zwyczaju, po prostu zanikło wszystko. A to tak radośnie wszystko było, nawet na dworze nad gałązkami te mieszkanie były ubrane, w środku jak było pięknie. A kiedy na deszcz w maju, pięknie było, naprawdę. Jak daleko od kościoła było, to po mieszkaniach majówki odprawiali. Pięknie bukieciki, kwiatuszki nosili pod te obrazy, świeże co razu. I naprawdę się modlili. A teraz nie ma po prostu już zwyczaju, chyba już po domach nie tak nie chodzą. To był mieszkanie takie ubrane, tam wystrojono było i ludzie się schodzili. I pięknie, takie po prostu miłość w narodzie była inaczej jak dzisiaj, że jeden drugiego po prostu nie zna. Nie zna po prostu. Po sąsiedzku nawet. A przedtem ten człowiek to był miły spotkać, porozmawiać i w ogóle jakieś pozmieniane wszystko, inny świat nastał. Mieszkam na Uzyskanych już tyle lat, że już po prostu nie pamiętam, ale stale myślę i stale, że rodzinny dom mój był tam na starych terenach w Krasnopolu, potem na Głuszynie, jakby zsiedlone byli, to, ale tam, gdzie rodzina moja, to tam ciągnie zawsze. I myślami, i jak święta przyjdą, to zawsze się jechało, się spędzało razem i jakoś w gronie rodzinnym. W ogóle inaczej się czuje człowiek. Czyli gdybyś miała, babciu, możliwość, to chciałabyś tam przeprowadzić się z powrotem, znów tam mieszkać? Tak, chciałabym. Chociaż na miesiąc czasu pobyć. Żeby się przyglądnąć na to jezioro, nad którym mieszkałam, tak bliziutko. Powspominać. Powspominać te śpiewy wszystkie, jak te żabki ragotali i pięknie śpiewali. I naprawdę cudownie było. Czyli ludzie mimo tylu lat, mimo tak długiego okresu czasu, mieszkania w innym miejscu, mimo wszystko tęsknią za terenami rodzinnymi, ciągnie ich do tych miejsc, które opuścili tak dawno. Tak, tęsknię na pewno i ta tęsknota już nie wyjdzie do samej śmierci chyba. Babciu, dziękuję ci za rozmowę i podzielenie wspomnieniami.